Dzień dobry, witamy Państwa dzisiaj z miejscowości Kurów, gdzie jak w wielu pomniejszych miejscowościach jak nasza trwa akcja wyszczepiania społeczeństwa. Dzisiaj, jak widać, ośrodek zdrowia w Kurowie stoi pusty, natomiast akcja wyszczepiania społeczeństwa została przeniesiona do biblioteki publicznej. I tutaj zobaczymy, co się dzieje. Jaki ten plakat mamy dzisiaj tutaj. A, czyli mamy ważny komunikat, czyli trwa akcja szczepienia w gminie Kurów. Jak widać, pierwsi chętni już nadchodzą. Została szeroko zakrojona akcja plakatowa na terenie gminy, na terenie miejscowości, ale trwa też akcja antyszczepionkowców, którą widać na wielu miejscach. Widać w wielu miejscach. I tu też mamy jakąś tam treść na temat uświadamiania społeczeństwa, że z tymi szczepionkami nie jest wszystko tak, jak ładnie, pięknie mówią. Miejscowość została mocno oplakatowana zarówno ze strony rządowej, gdzie urząd gminy dostał prawdopodobnie pieniążki na tą działalność. Idziemy, obejrzymy miejsca, gdzie widać akcję plakatową, promocyjną. Jeszcze darmowe szczepionki, bo podobno akcja szczepienie numer 3 na jesień już ma być płatne. No tutaj widać, jak widać, akcję antyszczepionkowców też aktywnie. No i tu widać, jak widzimy, ogłoszenia o wyszczepianiu, o sukcesywnym wyszczepianiu społeczeństwa. Johnson & Johnson, ten słynny Johnson & Johnson. Tylko raz i ostatnia prosta. Tylko raz, nie musisz 2-3 razy. Raz i ostatnia prosta. Widzimy piękny skwer wyremontowany, gdzie od strony południowej stoją ławki, które stoją na słońcu. Nikt z nich nie korzysta, bo stoją na słońcu. No i są delikatnie jakby zdezelowane, prawda? Duży skwer, który służy mieszkańcom, powinien służyć mieszkańcom, a na nim takie ławki. Idziemy jeszcze w popularne miejsca z plakatami. Obejdziemy takie miejsce, gdzie trwa akcja plakatowa na temat wyszczepiania społeczeństwa. Przed Biedronką. Najbardziej popularny punkt. Tablice ogłoszeniowe przed Biedronką. Tu, jak widzimy, antyszczepionkowcy mocno się postarali. O, a tu widzimy ślady walki. Ślady walki. Plakat antyszczepionkowców, który był zaklejony, już widać, niebieskim plakatem akcji szczepieniowej rządowej. Przejdziemy się jeszcze pod punkt szczepień, zobaczymy, jakie tam statystyki widać. Także takie akcje trwają dzisiaj w wszystkich takich mniejszych miejscowościach, gminach
jak tu, gdzie po prostu na terenie ściany wschodniej, gdzie po prostu ludzie jeszcze nie zdążyli lub z jakichś powodów nie zaszczepili się. To jest już ostatni krzyk, ostatni etap jakby namawiania do darmowych szczepionek. Ludzie walą tłumnie. Czekamy chwilę, zobaczymy jak wyglądają te statystyki. Proszę Państwa, ostatnia prosta, jak widzimy, ostatnia prosta. Mieszkańcy mają 2 lub 3 godziny tylko szansy na dotarcie do ostatniej prostej w dniu dzisiejszym. Widzimy, na miejscu prowadzona jest jakaś akcja, a bodajże chyba pewnie jakieś oświadczenia, w których trzeba coś tam oświadczyć. Niestety w pobliżu pracuje akurat młot do ubijania. Trochę zakłóca dźwięk. Jak widać, chętnych na dotarcie do ostatniej prostej nie brakuje. Także jak Państwo widzą, mamy nawet kolejkę. Chętnych nie brakuje do ostatniej prostej, jak już mówiłem. Mimo iż nieopodal, jak widać tutaj, nieopodal punktu szczepień, mamy też akcję plakatową antyszczepionkowców, którzy też próbowali przed tą ostatnią prostą jeszcze uświadomić mieszkańców z drugiej strony, nie tylko ze strony telewizji, ale też z drugiej strony. Jak Państwo widzą, życie toczy się normalnie, parking do Biedronki pełny. No i mieszkańcy zaczynają się schodzić, bo jest tylko do ostatniej prostej, zostało 2 godziny tylko, więc tłumnie korzystają z punktu wyszczepień społeczeństwa, wyszczepień społecznych. Jak Państwo widzą, relacja odbywa się z punktu
wyszczepień. Jest to punkt, który został okazyjnie wybrany do tego celu. Natomiast no, wydaje mi się, że ośrodek zdrowia, który stoi pusty dzisiaj, byłby bardziej sterylnym pomieszczeniem i budynkiem, w którym można by było przeprowadzić taką akcję. Ostatniej prostej dla niektórych. Trzeba wypełnić jakieś papiery. Idziemy może na miejsce zorientować się, jakiś to papier trzeba wypełnić, żeby poddać się szczepieniu. Witam. Gdzie można dostać taki papier? Rozdają. Rozdają? Gdzie można dostać taki papier? Tam jest pani. Dzień dobry. Można ten papierek? Dziękuję. Chciałem się zapoznać. Nie nagrywa, jest zbyt intensywny. Dzień dobry, witam wszystkich. Szanowni Państwo, no ja poświęciłam już dużo czasu na analizę prawną tego zagadnienia, charakteru prawnego szczepionki. Trzy dni przed naszym spotkaniem otrzymałam anonimową opinię, bardzo obszerną również w tej materii, która daje mi dość dużą pewność i komfort psychiczny, że moje ustalenia, które poczyniłam do tej pory, są prawidłowe. I odpowiadając na pytanie, czy szczepionka jest eksperymentem medycznym, niestety uważam, że tak. Jest eksperymentem medycznym, dodatkowo jest eksperymentem leczniczym, ale to może pozwolę sobie omówić za chwilę kwestię definicji. Może zacznijmy od podstaw argumentacji przemawiającej za tym, że szczepionka jest eksperymentem medycznym. W pierwszej kolejności trzeba wskazać, iż w strategii Komisji Europejskiej, która stanowiła podstawę dopuszczenia warunkowego do użytku szczepionki, wskazano między innymi, iż został uchylony szereg przepisów dotyczących organizmów modyfikowanych genetycznie GMO, które będą wprowadzane w postaci szczepionki, między innymi jako składnik czynny tej właśnie szczepionki. I po to, żeby właśnie mogło do tego dojść, zostały uchylone odpowiednie przepisy. W związku z zawieszono odpowiednie przepisy. No i tutaj w strategii Komisji Europejskiej można się doczytać, iż zawieszenie powyższych przepisów pozwoliło zrezygnować m.in. z konieczności przedłożenia przez producentów szczepionek planu monitorowania wpływu organizmów modyfikowanych genetycznie na zdrowie ludzkie, oceny ryzyka związanego z uwolnieniem organizmów zmodyfikowanych genetycznie GMO, przedstawienie informacji dotyczących organizmów zmodyfikowanych genetycznie, które zostały użyte w szczepionce, jak również informacji na temat wzajemnego oddziaływania GMO na środowisko, do którego GMO zostaje wpuszczone. W tym momencie mówimy o organizmie ludzkim. Szczepionka została dopuszczona przez Unię Europejską warunkowo do użytku na okres 1 roku z możliwością jego przedłużenia na dalsze okresy. Co ważne, w strategii zaznaczono, iż te szczepionki, które aktualnie znajdują się na rynku i są używane, czyli Pfizera oraz BioNTechu, dotyczy właśnie ta strategia, natomiast jest rozszerzona również taka argumentacja i już zapowiedziano, iż dokładnie w tym samym trybie warunkowego dopuszczenia do użytku będą dopuszczone kolejne szczepionki, kolejnych producentów, którzy pracują właśnie nad szczepionką na koronawirusa. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, poza właśnie użyciem organizmów modyfikowanych genetycznie w szczepionce, jest również bardzo nowatorski system jej aplikowania, mianowicie w odstępie 21 dni
Od pierwszej szczepionki należy, zgodnie z zaleceniami producenta, zaaplikować drugą dawkę. Jeżeli chodzi o kwestię, że jest to eksperyment medyczny, a więc jest to nowatorska forma leczenia, czy też profilaktyki bardziej tutaj, należałoby powiedzieć, to wyraźnie wskazano w aneksie numer 1 do informacji o produkcie. Wszystkie linki do materiałów, którymi się posługiwałam, znajdują się w opisie naszej rozmowy. Zarówno strategia Komisji Europejskiej, jak również informacja o produkcie, która jest umieszczona na stronie Unii Europejskiej. I tam w aneksie numer 1 w punkcie 4.4 wyraźnie wskazano, że badanie kliniczne nad szczepionką pozostają nadal w toku i ona niestety, ta część aneksu nie znalazła się w ulotce dla pacjenta, ale dlatego właśnie zachęcam do lektury tych dokumentów źródłowych, o których Państwu opowiedziałam. Jeżeli chodzi o kwestię warunkowego dopuszczenia szczepionki do użytku, tutaj warto wspomnieć, iż producent w ramach jej stosowania, czyli użytkowania, został zobligowany do przedkładania w odstępach miesięcznych raportów o oddziaływaniu szczepionki zgodnie z harmonogramem raportowania do lipca 2021 roku. Producent ma dopiero zdefiniować substancję czynną znajdującą się w szczepionce. Do grudnia 2023 roku producent ma przedstawić raport z bezpieczeństwa i skuteczności stosowania szczepionki. A więc no tutaj ewidentnie już na podstawie tych dwóch dokumentów źródłowych możemy dojść do wniosku, że uczestniczymy w eksperymencie medycznym na ludziach. Jeżeli chodzi o kwestię, czy jest jakaś wiedza, pełna wiedza, czy chociaż jej część wśród naszych osób, które tutaj prowadzą Narodowy Program Szczepień w ramach szczepienia szczepionką na COVID, to ja chciałam wskazać na stronę czwartą, to jest na stronie Narodowego Programu Szczepień, łatwo dostępna informacja. Na stronie czwartej znajduje się taki zapis, pozwolę sobie go zacytować. Zjawisko zakażeń spowodowanych wirusem SARS-CoV-2 oraz skuteczność i bezpieczeństwo szczepionek przeciwko niemu są coraz lepiej poznane, ale ta wiedza wciąż ewoluuje. To jest z naszej strony ministerstwa, jeżeli chodzi o kwestię właśnie Narodowego Punktu Szczepień, Programu Szczepień, przepraszam. I teraz, Szanowni Państwo, do ustawy o zawodzie lekarza i zawodzie dentysty został wprowadzony szereg modyfikacji przepisów w lipcu 2020 roku z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 roku dotyczące eksperymentu medycznego. Zasad jego przeprowadzania jest tam zdefiniowany, definicja eksperymentu medycznego, czy to badawczego, czy leczniczego. Ja pozwolę sobie przejść teraz do kwestii definicji, ponieważ pojawiły się głosy, że owszem, jest to eksperyment medyczny, natomiast eksperyment badawczy. No ja się niestety z tą tezą nie jestem w stanie zgodzić, ponieważ eksperyment badawczy mówi o poszerzaniu wiedzy medycznej. Natomiast eksperyment leczniczy mówi wprost, ja zacytuję ten przepis, to jest artykuł 21 ustęp 2, który mówi, że eksperymentem leczniczym jest wprowadzenie nowych albo tylko częściowo wypróbowanych metod diagnostycznych, leczniczych lub profilaktycznych w celu osiągnięcia bezpośredniej korzyści dla zdrowia osoby chorej. Szanowni Państwo, eksperyment medyczny, leczniczy prowadzi się wyłącznie na osobach chorych. Na pewno większość z Państwa widziała ankietę, którą przedkłada się pacjentowi przed aplikacją szczepionki. No ona moim zdaniem budzi poważne kontrowersje, ponieważ ma przede wszystkim za zadanie wykluczenie ewentualnej choroby czy chorób współistniejących i kwalifikacje osoby na podstawie odpowiedzi twierdzącej, że nie mieliśmy kontaktu z osobami, które w ciągu ostatnich 14 dni otrzymały wynik dodatni testu, które nie posiadają gorączki czy przeziębienia i tym podobnych stanów chorobowych, co jest sprzeczne już w tym momencie z samą definicją eksperymentu leczniczego, którym moim zdaniem jest szczepionka na koronawirusa. I w tej materii chciałam Państwu zaproponować rozwiązanie, jak ewentualnie przeciwdziałać jakimkolwiek naciskom czy próbą szczepienia się, ponieważ eksperyment leczniczy, aby mógł być wykonany, musi być wykonany po uzyskaniu pisemnej, dobrowolnej i świadomej zgody uczestnika eksperymentu leczniczego. I tutaj, no, moim zdaniem jest dość poważny problem z tego względu, że
osoby, które aktualnie już poddały się szczepieniu, nie zdają sobie sprawy z tego, że uczestniczą w eksperymencie leczniczym. Ja od razu chciałam zaznaczyć, iż zostałam poproszona o wykonanie analizy prawnej charakteru szczepionki. Ja nikogo nie namawiam ani do szczepienia, ani również do tego, żeby się nie szczepił. Natomiast uważam, że brakuje debaty publicznej na temat charakteru szczepionki, tego, z czym mamy faktycznie do czynienia, czym jest Narodowy Program Szczepień na koronawirusa. I niezrozumiałe jest dla mnie całkowite pomijanie głosu naukowców i lekarzy, którzy nie są zgodni z aktualnym głównym trendem. Całkowicie pomijanym milczeniem są listy otwarte lekarzy i naukowców w tej materii. I dlatego wydaje mi się, że pełna wiedza, jaką Państwo powinniście w tej materii posiadać, powinna być podstawą podjęcia decyzji o ewentualnym zaszczepieniu się lub nie. Stąd wydaje mi się ważne, żebyście dokładnie znali charakter Narodowego Programu Szczepień. Jeżeli chodzi o kwestie wyrażenia zgody, tak jak już wspomniałam, musi być ona świadoma i musi być dobrowolna. I w tej materii pozwoliłam sobie przygotować dla Państwa formularz niewyrażenia zgody, tak? Bo jeżeli wyrażamy zgodę, oczywiście podpisujemy ankietę, którą dostajemy, która, tak jak już wspomniałam, jest moim zdaniem niezgodna z przepisami, ponieważ nie informuje uczestnika, że uczestniczy w eksperymencie leczniczym. Natomiast godzimy się, w takim razie możemy to podpisać. Natomiast jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, nie chcemy uczestniczyć w tym procederze, to wśród linków, które Państwo otrzymacie pod tym materiałem, znajduje się formularz niewyrażenia zgody i ten formularz można po wypełnieniu danych osobowych, daty i adresata podpisać i wysłać. Ja tutaj pozwoliłam sobie wskazać Ministerstwo Zdrowia, pracodawcę, jednostkę policji lub jednostkę wojskową, a więc osoby, podmioty, które tutaj ewentualnie są inicjatorami poddania nas takiemu szczepieniu. Jeżeli chodzi o kwestie jeszcze dobrowolności zgody, chciałabym wskazać, iż wszelkie możliwe próby nakłaniania, przymuszania czy wprowadzania w błąd, ale zdaje się, że właśnie z tym mamy aktualnie do czynienia. Istnieje szereg przepisów, które chronią nas przed tego typu działaniami. Artykuł 39 Konstytucji mówi wprost, iż nikogo nie wolno poddać eksperymentowi medycznemu bez jego zgody. Powtórzenie, iż taka zgoda jest absolutnie konieczna, jest wskazane w ustawie o zawodzie lekarza i zawodzie dentysty. Znajduje się tam jeszcze jeden artykuł, który też również pozwoliłam sobie ująć w tym piśmie ze sprzeciwem co do ewentualnego poddania się eksperymentowi leczniczemu, który mówi, że nie można przeprowadzić eksperymentu medycznego, jeżeli kiedykolwiek został wyrażony sprzeciw w tej materii. I w ostatnim akapicie tego pisma, tam jest odpowiednia adnotacja, że Państwo wyrażacie sprzeciw i on powinien całkowicie zablokować ewentualną procedurę próby przymuszenia Was do zaszczepienia się. Jeżeli chodzi jeszcze o kwestie tych wszystkich przepisów, to może najpierw wrócę do ustawy o zawodzie lekarza, ponieważ w ustawie o zawodzie lekarza znalazł się bardzo ważny punkt i tutaj zwracam się teraz do środowiska służby zdrowia, osób, które uczestniczą w szczepieniu powszechnym w związku z Narodowym Programem Szczepień. Tam został zamieszczony artykuł 58, który mówi, że w ustępie 4, że nie wolno, że ten, kto wykonuje eksperyment medyczny bez uzyskania dobrowolnej i świadomej zgody osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. W ustępie 7 tego samego artykułu jest wskazane, że jednostka, która przeprowadza eksperyment leczniczy bez obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, podlega karze grzywny od 1 000 do 50 000 zł. I teraz wytłumaczę, dlaczego ten przepis jest tak ważny, nie tylko dla Państwa, ale przede wszystkim dla służby zdrowia. Z bardzo prostej przyczyny, gdyż został w grudniu wydane, zostało rozporządzenie ministra finansów, funduszu i polityki regionalnej, które obliguje podmioty wykonujące eksperymenty medyczne do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Jest to obowiązkowe ubezpieczenie. Natomiast w paragrafie 2, ustęp 2, punkt 3
zostały wymienione przypadki, w których to ubezpieczenie nie obowiązuje. To znaczy, w momencie, kiedy doszłoby do szkody, Państwo wystąpilibyście z ewentualnymi roszczeniami, zostalibyście odesłani do ubezpieczyciela, w związku właśnie z ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej. W takiej sytuacji ubezpieczyciel odmówi wypłaty rekompensaty z bardzo prostej przyczyny, ponieważ w punkcie trzecim wskazano, że ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych wskutek przeprowadzenia eksperymentu medycznego bez uzyskania pozytywnej opinii komisji bioetycznej albo odwoławczej komisji bioetycznej, albo wbrew jej warunkom. I tu jest kolejny dość poważny problem, ponieważ zgodnie z przepisami wprowadzonymi w lipcu 2020 roku, które weszły, ich moc obowiązująca jest od dnia 1 stycznia 2021 roku, eksperymentu medycznego nie wolno przeprowadzać, jeżeli nie został on pozytywnie zaopiniowany przez niezależną komisję bioetyczną. Ja powiem szczerze, że na etapie analizy całego zagadnienia, podobnie zresztą jak autorzy anonimowej opinii, o której wspominałam na początku, której treść również Państwo dostaniecie w linku do naszego spotkania, również nie spotkali się z taką opinią. A więc tu mamy kolejny niuans, który powoduje, że w ogóle prowadzenie eksperymentu medycznego jest absolutnie niedopuszczalne bez takiej opinii. Dodatkowo, jeżeli wystąpią szkody na osobie, nikt nie otrzyma odszkodowania od ubezpieczyciela, ponieważ zasłani on się tym paragrafem drugim, ustępem drugim, punktem trzecim, o którym przed chwilą Państwu wspomniałam. No więc to są podstawowe takie elementy, które budzą poważne wątpliwości moim zdaniem. Jeżeli chodzi o kwestię odpowiedzialności lekarzy, chciałabym jeszcze wrócić do kwestii odszkodowawczych, ewentualnie odpowiedzialności karnej. Szanowni Państwo, istnieje szereg przepisów zarówno na gruncie kodeksu karnego, jak również kodeksu cywilnego, które nie pozostawiają żadnych wątpliwości, że Państwo, ja zachęcam naprawdę do refleksji, bo Państwo możecie mieć poważne problemy, spotkać się z bardzo poważnymi konsekwencjami prawnymi, jeżeli w takim schemacie, jak teraz są prowadzone szczepienia, będziecie dalej funkcjonowali. Jeżeli chodzi o kwestie przepisów karnych, to tutaj warto odnieść się do tak zwanej klauzuli dobrego samarytanina, która znalazła się w ustawie o przeciwdziałaniu COVID, która chroni Państwa co prawda w zakresie ewentualnej odpowiedzialności karnej za czynności podjęte w trybie nadzwyczajnym, natomiast ustawodawca ograniczył ewentualne zwolnienie z takiej odpowiedzialności wyłącznie do diagnozowania oraz leczenia koronawirusa. Nie znalazło się w tym zakresie ewentualne czynności profilaktyczne, jakim jest szczepienie na koronawirusa. W związku z powyższym ta klauzula absolutnie Państwa nie chroni. Tak jak wspomniałam, jest szereg przepisów na gruncie prawa karnego, z tytułu którego Państwo w przypadku ewentualnych szkód na osobie moglibyście odpowiadać. Oczywiście też mając na względzie ten artykuł 58 ustawy o zawodzie lekarza i zawodzie dentysty. I jeżeli chodzi o kwestię odpowiedzialności ewentualnej karnej, to tutaj odpowiedzialność została obarczona karą w wysokości od 2 lat pozbawienia wolności do kary pozbawienia wolności dożywotniego, w zależności od sytuacji stanu faktycznego oraz kończywszy na najbardziej skrajnym przypadku, a więc zgonie ewentualnego uczestnika eksperymentu medycznego. Jeżeli chodzi natomiast o odpowiedzialność cywilną, no to tutaj klauzula samarytanina Państwa nie chroni w żadnym stopniu, ponieważ odnosi się ona wyłącznie do, obejmuje swoim zakresem wyłącznie przepisy kodeksu karnego. Tutaj Państwo odpowiadacie w pełnej wysokości z artykułu 444 kodeksu cywilnego i dlatego naprawdę zachęcam do zapoznania się z tymi materiałami, które przygotowałam dla Państwa pod naszym dzisiejszym spotkaniem oraz pochylenia się nad tą materią, ponieważ no, wygląda to tak, jakbyście Państwo zostali nieco pozostawieni sami sobie i uważam, że powinno to nieco Państwa zaniepokoić. Co jeszcze chciałam Państwu powiedzieć? Jeżeli chodzi o kwestię przymusu, który pojawił się w ustawie o zwalczaniu chorób zakaźnych. Ja proszę wybaczyć, że nie mówię całych nazw pełnych ustaw, ale też nie chciałabym tutaj zaciemnić mojego przekazu. To tam znajduje się artykuł, który mówi o przymusowym ewentualnie poddaniu się szczepieniu i innym czynnościom.
to chciałam Państwa uspokoić, ponieważ ten artykuł nie znajdzie zastosowania w niniejszej sprawie z uwagi na to, że nie obejmuje swoim zakresem eksperymentów medycznych czy eksperymentu leczniczego, z którym tutaj mamy do czynienia. A więc absolutnie nie można poddać nikogo przymusowemu szczepieniu, ponieważ nie mieści się w dyspozycji tego właśnie przepisu. Jeżeli chodzi natomiast o, bo tutaj też pojawia się argumentacja, że w przypadku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego istnieje możliwość jeszcze większego ograniczenia naszych praw, wolności, to tutaj w tej materii również ewentualne przymuszenie kogokolwiek do poddania się szczepieniu na koronawirusa absolutnie nie będzie wchodziło w rachubę, ponieważ ograniczenie wolności i obywatelskich nie może ograniczać istoty tych wolności i praw. W związku z powyższym tutaj nie tylko chroni nas ten artykuł 39 Konstytucji, o którym wcześniej wspomniałam, ale wszelkie artykuły znajdujące się w dziale o wolnościach i prawach obywatelskich, ze szczególnym uwzględnieniem artykułu 233. I w związku z powyższym tutaj też ja osobiście jako prawnik jestem spokojna, że nawet jeżeli dojdzie do wprowadzenia stanu wyjątkowego, nie można nikogo zmusić do tego, jeżeli nie będzie się chciał szczepić wbrew własnej woli. Tak, no to jest bardzo nas uspokaja, ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, że możemy mieć jednak do czynienia z wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego, czy to będzie stan wyjątkowy, czy stan klęski żywiołowej. Jednak ludzie, Polki, Polacy bardzo obawiają się tego, że no niestety dojdzie do no, utracenia wolności, praw, jakiejkolwiek decyzji o samym sobie. No jak widzicie, jesteśmy wprowadzani od wielu miesięcy w różne błędy prawne, różnorakiego, że tak powiem, w różnoraki sposób jest to bezprawie stosowane na nas. I jeśli chodzi o samą procedurę szczepień, też mamy tutaj do czynienia z błędami prawnymi, z lukami prawnymi, chociażby to wprowadzone rozporządzenie o ubezpieczeniu, tak? OC, jeśli chodzi o odszkodowanie za eksperyment medyczny, jeśli uczestnik będzie miał uszczerbek na zdrowiu, też widzimy, że jest tam bubel prawny. I teraz już można śmiało rzec, śmiało z pewnością się wypowiadać, że jednak szczepionka przeciw COVID-19 jest eksperymentem medycznym i tutaj nie ma żadnego cienia wątpliwości i to nie jest czyjeś widzimisię, tylko podstawy prawne, rzetelna wiedza oparta na dostępnych źródłach. Jeśli można, jeszcze chciałam jedną rzecz dodać. Przygotowałam dla Państwa dwa dokumenty na dzień dzisiejszy. Jeszcze dzisiaj będę chciała skończyć trzeci, ponieważ też pojawiam, może najpierw omówię ten dokument. Powiedziałam Państwu o formularzu na niewyrażenie zgody sprzeciwu przeciwko przymuszeniu do eksperymentu medycznego. Natomiast drugim dokumentem, który na dzień dzisiejszy znajdzie się w linku pod naszym spotkaniem, jest wniosek o udzielenie informacji publicznej. Ja zachęcam Państwa do skorzystania z niego i wystosowania tego pisma do placówek zajmujących się szczepieniami w swoich miastach, ponieważ być może osoby, które się tym trudnią, po prostu nie mają świadomości, w czym uczestniczą. Na pewno dałoby nam to szerszy obraz całej sytuacji. I tutaj znalazły się te podstawowe pytania w materii, o której Państwu przed chwilą mówiłam, a mianowicie, czy została uzyskana ta obligatoryjna, bo to jest obligatoryjna opinia pozytywna Niezależnej Komisji Bioetycznej, czy w ramach udziału w Narodowym Programie Szczepień biorą udział osoby zdrowe, bo zgodnie z przepisem mogą być wykonywane wyłącznie na osobach chorych. Tu również jest szereg innych pytań, które odnoszą się do bardzo klarownej procedury informacji i tego, co się będzie działo i ewentualnych dalszych kroków, które znajdują się w ustawie o zawodzie lekarza i zawodzie dentysty. Jakie pytania i jakie informacje muszą być takiemu uczestnikowi po prostu zadane przed ewentualnym podjęciem czy przystąpieniem do eksperymentu medycznego? Bardzo ważne i istotne jest również to, iż w każdym momencie eksperymentu medycznego uczestnik ma prawo się wycofać i to cofnięcie zgody jest jak najbardziej skuteczne. Więc naprawdę zachęcam, aby to pismo wystosować do placówek medycznych. Być może to rozjaśni nam nieco obraz. Dobrze by było, żebyśmy wiedzieli, i czy nasi lekarze, którzy nas ewentualnie kierują do szczepienia, mają świadomość, w czym uczestniczą,
a jeżeli nie, no to może dobrze by się stało, gdyby też również ktoś im ten obraz całej sytuacji po prostu poszerzył. Tak, czyli to wszystko z przygotowaniem dokumentu. Myślę, że tak. No, starałam się w skrócie powiedzieć, ponieważ to jest bardzo rozległa materia, ona zajęła mi bardzo wiele tygodni, żeby się przygotować do tego spotkania, natomiast też nie chciałabym jakąś większą ilością informacji tutaj Państwu ewentualnie za jednym razem rzucać. Natomiast jest jeszcze jedna kwestia, której nie poruszyłam, a która jest na pewno bardzo istotna i pojawi się dużo pytań w tej materii. Co zrobić, kiedy pracodawca, dowódca jednostki przymusza nas do szczepienia? Szczególnie, że często wiąże się to z argumentacją typu straci Pani pracę, nie dopuścimy do stanowiska pracy, albo ewentualnie nie będzie awansów, nie będzie szkoleń i tym podobnych rzeczy. Szanowni Państwo, to jest absolutnie niezgodne z prawem. To jest niezgodne z prawem. Na gruncie kodeksu pracy jest to najzwyklejszy, klasyczny mobbing. I tutaj i dyskryminacja, jeżeli ewentualnie pojawiłyby się już jakieś restrykcje w tej materii. I to można zwalczać. Ja obiecałam, że przygotuję pismo, które Państwo będziecie mogli kierować w stosunku do swoich pracodawców, czy jako osoby, czy zleceniodawców, bez względu na to, jaki tu jest stosunek zobowiązaniowy, jaki Państwa łączy. I ja to pismo przygotuję, żebyście Państwo też mogli się nim posiłkować. Żeby Państwa poza rozmową naszą nie zostawiać samych sobie, bo dobrze by było, żebyście Państwo po prostu wiedzieli, jak bronić swoich praw. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię żołnierzy, to chciałabym zwrócić uwagę, że w tym rozdziale o eksperymentach medycznych, który zawarty jest w ustawie o zawodzie lekarza i zawodzie dentysty, tam jest wprost wskazane, że zakazuje się prowadzenie eksperymentów medycznych na żołnierzach oraz na osobach, które łączy jakikolwiek stosunek podległości w stosunku do osoby, która przeprowadza ten eksperyment medyczny, tak? W związku z powyższym tutaj ten stosunek podległości, czy to jako pracownik, czy jako żołnierz, czy jako funkcjonariusz policji, tutaj absolutnie tego typu sytuacji być nie może. Niedopuszczalne jest zarówno prowadzenie eksperymentu medycznego w takim charakterze, jak jest prowadzone teraz, jak również ewentualnie w sytuacji czy stanu nadzwyczajnego, czy jakichkolwiek innych okoliczności, zawsze mamy wolną wolę. Artykuł 30 Konstytucji. Nikt nie może odebrać nam godności, wolności, naszego prawa do decydowania o naszym ciele i nie ma znaczenia, w jakich okolicznościach się znajdziemy. To jest tylko i wyłącznie nasza dobrowolna decyzja, czy się poddamy temu eksperymentowi, czy też nie. Dziękujemy, pozdrawiamy Was. Wszystkiego dobrego. Serdecznie, wszystkiego dobrego.